Młody i niedoświadczony polski szkoleniowiec Franciszek Dolas w 2017 roku otrzymał posadę menedżera w Crewe Alexandra w celu utrzymania drużyny Football League 2, która jest czwartą i zarazem ostatnią profesjonalną ligą piłkarską w Anglii. Niespodziewanie jednak Polak ze swoich obowiązków wywiązał się z nawiązką, bo nie tylko utrzymał Dalek w lidze, ale i awansował z nimi o klasę wyżej, wywalczając przy tym mistrzostwo ligi, a przy okazji sięgnął jeszcze po Football League Trophy. Polski szkoleniowiec stworzył dosłownie coś z niczego, a na wyspach szybko zdano sobie sprawę z potencjału drzemiącego nie tylko w nim, ale całym The Alex. Dlatego też przed nowym sezonem w trzeciej lidze nikt już nie myślał o Crewe Alexandra w ramach drużyny walczącej o utrzymanie, a eksperci jasno określili, że ta ekipa w najgorszym wypadku zakończy sezon w środku tabeli. Jednak Franciszek Dolas ani myśli zwalniać ze swoją maszyną i chociaż klub opuścił po sezonie zasłużony kapitan Bakayoko, to jeszcze przed okresem przygotowawczym media obiegła dość sensacyjna wiadomość, bowiem w mieście pojawił się nowy zawodnik, którym jest Ryan Leonard. Jak się okazało, kontrakt Anglika w Southampton United wygasał wraz z zakończeniem sezonu i zanim obecny pracodawca podsunął Leonardowi nową umowę pod nos, ten zakontraktowany był już w Crewe Alexandra, a więc Franciszek Dolas ściągnął w lutym tego wartego 2,5 milionów funtów piłkarza za darmo. I chociaż Leonard nominalnie jest środkowym pomocnikiem, to z tymi statystykami jest on w stanie grać dosłownie na każdej pozycji w polu. Zresztą nie jest on jedynym piłkarzem ściągniętym bez wydatków przed sezonem, bo do klubu jako wolny transfer dołączyli także Zanon Bardini, młody, utalentowany brazylijski bramkarz, który swoją obecnością ma wywołać w garacie istną chęć rywalizacji o posadę między słupkami. Ponadto pojawiło się jeszcze dwóch środkowych obrońców. Pierwszym z nich jest Jin Han, wysoki, szybki, silny stoper, który z pewnością ma warunki fizyczne, by próbować swoich sił w Football League One. I to samo jeszcze pewniej możemy powiedzieć o tym drugim, bowiem 19-letni Di Francesco mierzy równe 2 metry wzrostu, czyli tyle samo co jego nowy klubowy kolega Cox, który dołączył do drużyny pod koniec ubiegłego sezonu. Obrona, którą kreuje Franciszek Dolas, nie jest więc doświadczona, ale drzemie w niej na pewno ogromny potencjał, który ujawnić mógł się już w pierwszym przedsezonowym przygotowawczym meczu w ramach towarzyskiego turnieju rozgrywanego we Włoszech. W tym oto spotkaniu The Alex podejmowali Cittadele, a swoją szansę gry otrzymali wszyscy nowo pozyskani zawodnicy. I pomimo tego, że ta nowa defensywa zachowała czyste konto, to jednak nie miała ona żadnej poważnej okazji, by się wykazać, bowiem Cittadella zaskoczyła wszystkich swoją przedsezonową dyspozycją, a raczej jej brakiem. Bramkarz rywali bronił tak, jakby go nie było, a oni sami nie mieli ochoty nawet biegać, w efekcie czego The Alex strzelili im aż 8 bramek, z czego najbardziej upokarzająca była ta ostatnia, bowiem Ben Breton po lekkim dośrodkowaniu wpakował piłkę do bramki głową z 17 metrów, lobując przy tym golkipera. No cóż, bywa i tak. Niestety po tym meczu Franciszek Dolas z pewnością nie miał dobrego humoru jako kibic reprezentacji Polski, bowiem biało-czerwoni po wyjściu z grupy dostali ostry łomot i odpadli z Mistrzostw Świata pokonani 4-0 przez Anglię. Kto wie, być może trener Dolas będzie miał kiedyś okazję samodzielnie poprowadzić naszą reprezentację, a póki co na poprawę humoru postanowił on poszukać nowych talentów w Afryce. W celu tym wysłał dwóch skautów do Nigerii oraz Wybrzeża Kości Słoniowej z zadaniem, by poszukiwali oni utalentowanych piłkarzy zdolnych do gry w obronie oraz na bramce. A w kolejnym meczu przedsezonowym The Alex nie poszło już tak gładko jak Cittadellą, bowiem Foggia straciła tylko jedną bramkę i to dopiero w 68 minucie, a jej autorem został Bytyki. Mecz zakończył się więc wynikiem 1-0, ale tak wcale nie musiało być, ponieważ genialną interwencją w samej końcówce popisał się nowy bramkarz The Alex, Zanon Bardini. W tej sytuacji po prostu powinna paść bramka, a mimo to jakim cudem Brazylijczyk wyciągnął intuicyjnie rękę i obronił strzał. Czapki z głów. W kolejnym spotkaniu przeciwko Ascoli The Alex poszło już o wiele łatwiej, bo w istocie chcieli oni wygrać ten turniej, bowiem w ramach nagrody za zwycięstwo zgarnąć można było dość niezłe pieniądze. Pierwszą bramkę uderzeniem głową zdobył więc Ben Breton, następnie sam na sam z bramkarzem pomknął Jordan Bowery i oczywiście klinicznie wykończył akcję w samej końcówce meczu perfekcyjnym volejem z najbliższej odległości. Po podaniu Łukowskiego popisał się rezerwowy Porter, a kropkę nad i honorowym trafieniem w doliczonym czasie gry postawił Mignanelli. Tutaj Zanon Bardini był jednak bez szans, a po tym meczu świat obiegła sensacyjna wiadomość, bowiem Marcus Rashford zmienił barwy klubowe i przeniósł się do starej damy. Juventus zapłacił za młodego Anglika ponad 40 milionów funtów. O nieco mniejsze pieniądze walczyli jednak podopieczni Franka Dolasa, którzy w półfinałowym meczu przedsezonowego turnieju byli dla swoich przeciwników bezlitośni. Najpierw świetnym strzałem zaskoczył bramkarza Bowery, po chwili jeszcze lepszym i potężniejszym uderzeniem z dystansu popisał się Harry Pell, ale w końcówce pierwszej połowy w takich oto okolicznościach skapitulował
kontrolował Zanon Barnini i jak się okazało, w 74 minucie również po strzale główką Brazylijczyk był zmuszony po raz kolejny wyciągać piłkę z siatki. Na szczęście w doliczonym czasie gry rezerwowy Szomotun odnalazł w polu karnym Harry'ego Fela, a ten płaskim strzałem zagwarantował De Alex miejsce w finale, w którym to ponownie przeciwnikiem okazało się być Ascoli. Włoska ekipa wyeliminowała z turnieju Wisłę Płock, więc Jakub Łukowski nie miał okazji, by zagrać przeciwko byłym klubowym kolegom. Za to okazję, by zdobyć kolejną bramkę dla swojego zespołu, już w 21 minucie miał Ben Breton i tak się jakoś składa, że ją wykorzystał 1-0. W tym meczu padło jeszcze tylko jedno trafienie, ale za to jakie. W 44 minucie piłka trafiła pod nogi nowego piłkarza De Alex Leonarda, a ten huknął tak potężnie, że o mało nie przewróciła się bramka. De Alex wygrywają więc przedsezonowy turniej, dzięki czemu do kasy klubowej wpłynęła całkiem okazała bliżej nieujawniona kwota. Nowy kapitan zespołu Harry Pell podnosi puchar, ale jest przy tym świadomy, jakie trudy czekają jego samego, jak i pozostałych kolegów z drużyny w nadchodzącym sezonie. A tymczasem sporo działo się w świecie, bowiem mistrzem świata zostały Niemcy, a bohaterem i najlepszym bramkarzem turnieju Manuel Neuer. W Manchesterze wiedzą, jak sięgać po najlepszych, a więc mistrza Anglii transferem za 54 miliony funtów zasilił nowy mistrz świata Jerome Boateng, który powrócił do byłego klubu. Ale dla De Alex o wiele większe znaczenie miały posunięcia na rynku transferowym Franka Dolasa, a jak ogłosił klub, ten pozyskał z Portsmouth za kwotę 1 250 000 funtów napastnika Jamala Lowa. Jak przyznał polski szkoleniowiec, Anglik był w centrum jego zainteresowań już od dawna, ale klubowe fundusze nie pozwalały mu na jego pozyskanie. Teraz jednak dzięki zastrzykowi gotówki po wygranym turnieju we Włoszech było to możliwe i Anglik zadebiutował już 11 sierpnia w pierwszym ligowym meczu przeciwko Burton Albion i tym samym Jordan Bowery został rotacyjnym rezerwowym, aczkolwiek ilość meczów, które w tym sezonie rozegrać będą musieli podopieczni Franka Dolasa, jest tak ogromna, że nikt nie będzie zbyt długo nudzić się na ławce. Popatrzmy jednak teraz na tę akcję, bowiem w takich oto okolicznościach po indywidualnym rajdzie Lowe zdobywa pierwszą bramkę ligową dla swojego nowego klubu, jak i pierwszą bramkę w tym sezonie ogólnie. Jak widać, Anglik lubi efektowną grę i chociaż sama w sobie nie zawsze jest ona skuteczna, to w tym przypadku De Alex ostatecznie dopisało szczęście i piłkę po zamieszaniu w polu karnym wbił do bramki Leonard, a jeszcze przed przerwą Ben Breton wypracował kolejną sytuację swojemu nowemu koledze, który dosłownie zniszczył przeciwnika. Tego nie trzeba nawet komentować. Burton Albion zostało zaorane, chociaż nie podali się i na drugą połowę wyszli z podniesioną głową, a do bramki takim oto płaskim strzałem wpakował piłkę Boyce. I gdyby tego było mało, to już niebawem mieliśmy 3-2. Przy tym strzale Zanon Martini nieźle się spisał, ale dobitka nie dała mu żadnych szans. Jednakże szans nawet na jeden punkt nie chcieli dawać gościom również De Alex, dlatego piłkę niskim wolejem wpakował do bramki Łukowski, a wynik spotkania na 5-2 z rzutu karnego ustalił Ben Breton. Początek sezonu był więc jak zwykle w wykonaniu De Alex emocjonujący i nie mniejsze emocje przyniosło kolejne spotkanie w ramach Pucharu Ligi Angielskiej z Oldham, gdzie długo czekaliśmy na pierwszą i jedyną bramkę, ale ostatecznie finezyjnym uderzeniem sprzed pola karnego zdobyła ją nowa gwiazda Jamal Lowe. Tak się złożyło, że przeciwnikiem ligowym De Alex w drugiej kolejce było również Oldham i tak się złożyło, że identycznego otwierającego gola zdobył Jamal Lowe. W tym meczu padło jeszcze jednak o wiele więcej bramek i to również autorstwa młodego Anglika. Jamal Lowe, fenomenalne uderzenie sprzed pola karnego. Bramkarz był bez szans i niestety było tak również w tej sytuacji, gdzie Zanon Barnini skapitulował po raz pierwszy. Na szczęście zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy wynik na 3-1 podwyższył Lowe, który w taki oto sposób zdobył swojego pierwszego hat-tricka dla Crewe Aleksandra. Ale już niebawem fatalnym błędem popisał się najbardziej doświadczony zawodnik w defensywie De Alex Antony i zrobiło nam się 3-2. I żeby było ciekawiej, to za sprawą Omraniego lada moment mieliśmy już 3-3. Ale na szczęście ostatnie słowo w tym meczu należało do De Alex. Jamal Lowe wyłożył piłkę Bretonowi, ten niestety trafił w słupek, ale dobitka Bytykiego była bezlitosna. Crewe Aleksandra wygrywa z Oldham 4-3. Alon znalazł się po tym meczu w jednej z ostatnich drużyn tygodnia FIFA 18. Po tym starciu Crewe Aleksandra ogłosiła także sprzedaż kilku zawodników, wśród których najbardziej wyróżnia się Porter. Doświadczony Anglik nieraz ratował De Alex w ubiegłym sezonie, ale jego kariera lada moment dobiegnie końca i nie miał on aktualnie szans na równą rywalizację w składzie z Bretonem, Lowem oraz Bowerim, którzy już w trzeciej kolejce rozgromili Bary 3-0. Najpierw strzałem z rzutu karnego bramkarza pokonał Ben Breton, później fantastycznym płaskim uderzeniem sprzed pola
karnego popisał się Jamal Lowe, a kropkę na D jeszcze potężniejszym strzałem sprzed pola karnego ustaliła największa gwiazda zespołu, czyli oczywiście Ben Breton. Po tym meczu doszło jednak do nieoczekiwanego transferu, bowiem klauzulę odstępnego za Jakuba Łukowskiego uruchomiło Oxford United i Polak ostatecznie postanowił zmienić barwy. Do kasy klubu wpłynęło więc pół miliona funtów, a Franciszek Dolas natychmiastowo poszukał nowego lewego skrzydłowego i za 700 tysięcy funtów sprowadził z belgijskiego Lokeren Mohameda Ofkira, który jest szybki i zna się na dryblingu, więc być może to całe zamieszanie wyjdzie klubowi na dobre. Chociaż Norweg z miejsca został rzucony na bardzo głęboką wodę, bowiem już 28 sierpnia w ramach Pucharu Ligi Angielskiej wraz ze swoimi nowymi kolegami stawić musiał on czoła drużynie z Premier League Stoke City. Pierwszą bramkę już w 10 minucie niemalże zdobył Lowe, jednakże ostatecznie trafił piłko w słupek, a w 25 minucie sędzia pomylił się i niesłusznie wyrzucił z murawy Boyla, dyktując jednocześnie rzut karny dla gości. Zanon Bardini wyczuł przy tym rzucie karnym Diufa, ale nie dosięgnął piłki i Stoke City wyszło na prowadzenie. A żeby było gorzej, to jeszcze przed przerwą w takich oto beznadziejnych okolicznościach Diufowi odbiła się piłka pod nogi i ten podwyższył wynik spotkania. Było więc źle, ale Franciszek Dolas w szatni musiał popisać się jakąś niesamowitą mową motywacyjną, bowiem zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy jego podopiecznym również udało się wywalczyć rzut karny, który na bramkę zamienił Breton. I Anglik sensacyjnie doprowadził również do wyrównania, bowiem po takim oto kontrataku przebiegł pół boiska i po raz drugi pokonał w tym starciu Butlanda. To jednak nie był koniec, gdyż w dogrywce grający w dziesiątkę gospodarze za sprawą swoich rezerwowych Szomotuna oraz Baueriego przeprowadzili taką oto akcję i upokorzyli Stoke City, które w tym sezonie bądź co bądź przegrało swoje wszystkie ligowe i pucharowe mecze. Mimo to ten comeback spokojnie nazwać można sensacyjnym. I również sensację przyniósł nam ostatni dzień transferowy, bowiem Eriksen przeniósł się z Tottenhamu do Manchester United za kwotę ponad 100 milionów funtów. Natomiast w samym Crewe kadra nie uległa już w żaden sposób zmianie i dzięki temu wraz z dniem 1 września poznaliśmy wszystkie karty oraz overale FIFA 19 skompletowanej ekipy Franka Dolasa. W bramce rywalizuje więc aktualnie tylko dwóch bramkarzy i póki co tę rywalizację minimalnie wygrywa Zanon Bardini, który również otrzymał na koszulce numer 1 od polskiego szkoleniowca. Wśród obrońców zdecydowanie wyróżnia się Antony, bo nie ma po prostu innych zawodników na środek obrony z tak wysokim tempem, natomiast pozostali piłkarze w defensywie jak widać cały czas są jeszcze niedoświadczeni, chociaż sporo rozwinęli się względem ostatniego sezonu. Sprawy naprawdę świetnie mają się za to w drugiej linii, bowiem tutaj jest w czym wybierać. Mamy Leonarda, który może grać wszędzie, potężnego i doświadczonego Harry'ego Pela, szybkiego Ofkira, bramkostrzelnego Bydykiego, nawet rezerwowi nie są tutaj bezbarwnymi postaciami, chociaż osobą najbardziej wyróżniającą się w całej drużynie został oczywiście Ben Breton, którego karta weszła już na poziom złoty i prezentuje się fenomenalnie, ale w istocie Anglik jest przecież fenomenalnym zawodnikiem, który już w pierwszym wrześniowym meczu przeciwko Plymouth miał okazję udowodnić swoją wartość, bowiem nieoczekiwanie to goście wyszli na prowadzenie. Ben Breton niebawem wykreował jednak świetną akcję Jamalowi Lowe, który popisał się świetnym wykończeniem i jak się okazało, ten duet był w stanie wykreować niemalże identyczną sytuację w końcówce meczu. Ale to nie był koniec strzelania tego dnia, bowiem w tej sytuacji zdecydowanie nie popisał się Zanon Bardini. Lecz cały mecz, jak zwykle indywidualną akcją wyratował Ben Breton. Crewe Alexandra pokonuje więc Plymouth 3-2, a już po trzech dniach swoją siłę w ramach Football League Trophy zaprezentowało w starciu przeciwko Port Vale. Najpierw piłkę do siatki wpakował rezerwowy obrońca Ryans, a w drugiej połowie meczu taką oto akcją popisali się Lowe oraz Harry Pell. Goście odpowiedzieli jednak honorowym trafieniem, przy którym brazylijski bramkarz był bez szans. Co za bomba! Ostateczny wynik tego meczu to 2-1, a zaraz po nim w szkółce juniorów pojawiło się dwóch nowych młodzików, którym bacznie będziemy się przyglądać. Warto również zauważyć, że swoją gotowość do gry w pierwszym składzie zgłasza już Dominic Bell, który kolejne spotkanie ligowe przeciwko Bradford mógł oglądać co najwyżej z trybun, a wynik spotkania otworzył w nim nie kto inny jak Jamal Lowe. Jednak już w drugiej połowie w taki oto sposób skapitulował Zanon Bardini, ale na szczęście na nowy duet LB można liczyć. Lowe wjechał w pole karne i wyłożył piłkę Bretonowi 2-1. Jednak to nie był koniec, bowiem po chwili po raz kolejny fatalnym zachowaniem w bramce popisał się Zanon Bardini, który wpuścił strzał lecący prosto w niego. Ostatecznie zwycięstwo de Alex zapewnił nowy lewoskrzydłowy Ofkir, ale Franciszek Dolas w kolejnym spotkaniu posadził Zanona Bardiniego na ławce i dał ponownie szansę Grigaratowi, który w starciu Southend zachował czyste konto. A pierwszą bramkę zdobył klasycznie już dla tego sezonu Jamal Lowe, zaś wynik spotkania na 2-0, a fenomenalnym strzałem głową ustalił rezerwowy Jordan Bowery. W siódmej kolejce Crewe Alexandra podejmowała u siebie Doncaster Rovers, a strzelanie w tym meczu w wybornym stylu rozpoczął Mohamed Ofkir, który po takim
takiej oto indywidualnej akcji wpakował piłkę do siatki, a już po kilku minutach jeszcze lepszym, finezyjnym strzałem sprzed pola karnego popisał się Leonard. Goście wiedzieli jednak, że rzuty rożne są słabą stroną de Alex w defensywie i skrupulatnie to wykorzystali zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy, ale ich marzenia o wydarciu remisu w tym pojedynku wraz z nadejściem 81. minuty przekreślił Ben Breton. W ostatnim prezentowanym dzisiaj meczu Jamal Lowe zmuszony był zmierzyć się ze swoimi byłymi kolegami, chociaż to nie on błyszczał na początku tego starcia, bowiem najpierw fenomenalną interwencją w sytuacji sam na sam popisał się Garat, za co brawami nagrodził go nawet sam trener Dolas, a już po chwili Charlie Cook zdaniem sędziego dopuścił się faulu w polu karnym i mamy jedenastkę. Do piłki podszedł Pittman i pytanie, czy pokona on Garata. Otóż nie tym razem. Kolejna fenomenalna interwencja Anglika, a że niewykorzystane sytuacje się mszczą, to już po chwili Lowe przeprowadził indywidualną akcję, po której dobitko popisał się off-gear, zaś w drugiej połowie meczu to on sam wpisał się na listę strzelców, a wynik spotkania na 3-0 swoim mocnym popisowym strzałem ustalił Ben Breton, chociaż bohaterem tego spotkania został oczywiście Garat. Anglik zachował czyste konto w meczu, w którym mógł puścić spokojnie ze 3 bramki i jej za ten wyczyn wyróżniło go kartą w formie. Król Aleksandra wybitnie rozpoczyna więc nowy sezon i rozsiada się w fotelu lidera Football League One. W czwartej lidze z kolei na stałe rządy Coventry City. W Championship po powrót do Premier League sukcesywnie walczył Watford, a w najwyższej klasie rozgrywkowej udany start zaliczyli Chelsea oraz Manchester United. Wracając jednak do trzeciej ligi, warto wspomnieć, że aktualnie najlepszym strzelcem jest tutaj nowa gwiazda de Alex, Jamal Lowe, a Ben Breton za to odnalazł się aktualnie wybornie w roli rozgrywającego, który ma już na swoim koncie 8 asyst. Czy temu duetowi starczy sił, by niszczyć rywali przez cały sezon? Na to oraz wiele innych pytań odpowiedź poznamy już w kolejnym odcinku kariery Franka Dolasa, co ma wielkiego. Wiadomo co. No dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!